Patrząc z góry, no to brązowy będzie do góry. Brązowy, a czerwony na dole. A z prawej strony? Czerwony tak, na górze, a... Ale tu teraz mówię o tym. Nie ma czerwony. To różowy. No, będzie ten. Wyższa szkoła jazdy, bo trzeba będzie to przez... To... Nie. Ale wyższa pana. No? Ale trzeba ty to jeszcze tutaj parę razy. Aha, to jest. Różowy jaki został? Jest różowy i niebieski. Niebieski, okej. Czekaj. Tutaj w tej skrzynce powinny być dłuższe te kable, bo ten niebieski jest krótki i się goś dalej wspina. Dobra, no to szykujemy imbus. Jest imbus? No. Najcięższy, nie najgorszy. I kręcimy. No? No, no teraz. Mhm. A jak będziemy mogli zmienić baterię w tym? No, trzeba będzie niestety demontować, nie? A taka bateria ile by była? O, długo. O rok? Nie wiem. Z kilka miesięcy. Z kilka lat. Dobra, druga śrubka, wkręcić. No nie za mocno. Drugą. To jeszcze jedna. Nie, tutaj zamknę tą drugą. Na razie. Mhm. I teraz chyba odkręcam. Nie, dobrze. Dobra, starczy. No i co zostało? Starczy, starczy, starczy. To za mocno nie, to też niedobrze. Co nam teraz jeszcze zostało? Jeszcze jedna forma. No, na razie ją sobie możemy. No, możemy podłączyć baterię i zobaczyć, jak kręcić. No. Dobra. A co jeszcze brakuje? Sprawdzić cały układ. Dać masakę i sprawdzić, czy. No, właśnie. No. Dobra, ale zrobimy to, jak tutaj koledzy podpowiadali. Na razie bez masaka zobaczymy, czy poleci. Znaczy bez markera. No, ale na dwóch kółkach. No. Wątpię. No tak jakbyś na dwóch nogach może. No ale to mogę bym bardziej tym tak skrobać. Ty będzie tak skrobą, że kartę zaślamy. Cały czas żeśmy to przekładali. O, kolega Manny, dobra, no to patrzymy, czy pojedzie i czy dobrze pojedzie. Kolarujcie mi się! Cyk, o. Cyk, żeby wąsy były nisko. Dobra, no, startujemy. Za szybko jesteśmy się pochwalili. Zaraz to wszystko rozwalę. I nam ucieknie. O, chcę uciec. Tak, i pomaluję całą szkołę klasę. Ma za dużo z zawieszeniami.
z bokiem zajedzie, to okej, okay, nie? Panu się mówię, to przywróciło tutaj. Linia chociaż widzi? Jest oklejone powycinanymi częściami ze starej kurtki. Kurtka powycinana, przyklejona do tego, na brzuchu jeszcze wypchane watą. Oczy kotowi świeciły całe, lecz niestety teraz coś nawaliło. Znowu. Ale świeciło. Kot wygląda jak wygląda. Więc ja jestem z niego dumny osobiście. Chyba Agata też. No i to chyba tyle. Mamy jeszcze nasze tło, które też było przez nas robione. Bardzo brawo. Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze wspomnę, że mistrzowie Europy reprezentowali publiczne gimnazjum w Tarnowie Opolskim, a grupa, która zajęła drugie miejsce we Wrocławiu, reprezentowała Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim. My również dziękujemy za występ. Ja tylko tak powiem od siebie, ja miałem okazję widzieć, jak akurat nie te grupy, ale bo tych grup było więcej, które startowały w tym konkursie. Miałem okazję widzieć, co oni reprezentowali i jak to składali. Także naprawdę szacunek dla tej młodzieży, żeby takie coś wymyślić, zrobić to wszystko. Także wielki szacunek. Gorące brawa dla nich. Jak już wspomniałem, mamy tutaj gości z Politechniki Opolskiej. Byłem samotny i czułem się niekochany przez niego. Żeby zaradzić temu,